Siema, siema. Dzisiaj 7 lipca 2018. Właśnie sobie ruszyłem z Przysuchy do Kielc. Tam Gnojowo spędzi 2 dni. Będzie tam stał do poniedziałku. Razem z radomskimi klasykami, które zaprosiły nas na wystawę, jaką tam organizują. Zaraz zobaczycie resztę. Jak ruszałem z Przysuchy, to wskazówka była już na rezerwie, ale szkoda mi było czasu, żeby jechać na Orlen i się cofać, więc sobie pomyślałem, że chuj tam zaryzykuję. W moim stylu. Taki krejzolek jestem. Dolewacie do swoich klasyków taki dodatek? Ja do Gnojowo zaleję, chociaż nie jestem przekonany, czy jest mu to konieczne. Macie jakieś zdanie na ten temat? No i jesteśmy. Targi Kielce. A tu stoisko radomskich klasyków. Dobra, idę jakieś kawy poszukać. I później tylko to rozbudowujesz. Na przykład tu jest Bluetooth, jest AUX, jest, możesz podłączyć komercowanie, jakieś tam różne dziwne rzeczy. Monitory, wyjścia subwoofery itd., itd. Wszystko w tym radiu jest, działa i gra i napierdziela. Super opcja. Przejdźmy może do silnika. Coś zmienialiście? Czyli są przerobione wahacze, jest dołożone użytkowanie każdego wahacza i przesunięte mocowanie amortyzatora przedniego, około 4 cm mniej więcej. Jest założony najniższy amortyzator pneumatyczny, który jest oryginalnie dostępny.
dobra, powrót do chałupy. Dojeżdżam do Końskich. Specjalne podziękowania dla kolegi Kopijka, który w sobotę mnie odebrał i dzisiaj jeszcze mnie zawiózł specjalnie do Kielc. Szacuneczek, panie.